Dzień dobry, poniedziałek Studio Rejmonta. Ukłania się Marcin Ryszka. Ze mną dzisiaj Bartek Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Cześć Bartku. Dzień dobry, cześć. Spotykamy się w dobrych nastrojach. Wisła wygrywa ze zniczem 6 do 2. Zastanawialiśmy się bardzo tydzień temu, jaki będzie ten scenariusz. Ani Mateusz Miga, którego pozdrawiamy z tego miejsca, ani Bartek Karcz, nikt nie chciał się podjąć typowania, w jakich nastrojach będziemy się spotykać. No, ale co, Bartek? Są trzy punkty, jest sześć bramek, no, ale jeżeli ktoś skupiłby się wyłącznie na samym wyniku i jak Wisła do tego wyniku do, doprowadziła, a obejrzałby później cały mecz, no to łatwo, lekko i przyjemnie wcale nie było. To prawda. Powiedziałbym w ten sposób: wiele czasu poświęciliśmy w tym programie na mówienie o tym, że Wisła ma problem ze skutecznością. No więc ten element wreszcie zadziałał no, tak jak powinien, w stu można powiedzieć, że jeżeli zespół strzela z sześć bramek, to, to tak jest, natomiast no, nie wszystko było idealne w tym spotkaniu i, i, i ten wynik może troszkę zaciemniać obraz, szczególnie początku tego spotkania, myślę, że pierwszych pół godziny, kiedy to Znicz naprawdę dobrze zaprezentował się w Krakowie, grał odważny futbol, strzelił bramkę i Wisła miała... Ciężko, żeby się z tego pozbierać. Myślę, że paradoksalnie ten stracony gol troszkę ją obudził. Do tego doszła zmiana gruzińskiego, co podkreślał trener Znicza po meczu, że to im troszeczkę rozbiło pewne rzeczy. No i powoli z takiego atakowania, ale że niewiele z tego wynikało, zaczęły rodzić się sytuacje. Pierwszą taką już naprawdę bardzo, bardzo dobrą miał Dawid Lejarka. Myślę, że gdyby podniósł piłkanie, nie uderzył płasko, to był jeden-1 był już wcześniej. No a później nastąpiło te tam nieco ponad 10 minut, które tak naprawdę zgasiło z nic. Jakbyśmy to mogli obrazowo powiedzieć, bo to bo czy strzelone gole to był kluczowy moment tego spotkania, takie odblokowanie strzeleckie Wisły. Natomiast patrząc na obraz całego tego spotkania. No, to nie jest tak, że, 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 że nic nie miał w tym meczu nic do powiedzenia. Ja myślę, że, że pokazał się naprawdę z dobrej strony. Zresztą i wiślacy chwalą postawę Beniaminka, i jeśli poczytać komentarze, nawet kibiców Wisły, to, no to dostrzegli to, że to była drużyna, która po prostu przyjechała do Krakowa grać w piłkę. Okej, okay? przy swojej filozofii tym razem no, dostała troszeczkę taki mocny dzwon. Ale myślę, że nie odchodziłbym od tego na miejscu Pruszkowian, bo w taki sposób gry myślę, że w wielu meczach przyniesie im po prostu radość, punkty i, i satysfakcję z tego, jak grają w piłkę. Jarosław Królewski powinien wysłać ofertę za y, Japończyka zespoleznicza y, na Gatsu chyba, tak? Chyba tak dobrze tak, się do. To... Tak, trzyma mm. na y, Bardzo fajny chłopak. Y, z takim szybkim, y, szybką nogą, jak to się mówi, y, szybką decyzyjnością. Y, no i z bardzo dobrym, precyzyjnym strzałem. Y, strzelił dwa gole. Pierwszy to takie uderzenie bez zastanowienia, ale uderzy... lepiej się nie dało, bo, bo, bo nie dość, że precyzyjnie w okno to jeszcze w taki sposób, że ta piłka poszła do góry, później opadła poza zasięgiem bramkarza. No a w drugiej sytuacji też wykazał się sprytem, można powiedzieć, bo to nie był bardzo, bardzo mocny strzał, ale precyzyjny. No, uderzył to niczym na stole bilardowym, żeby piłka wpadła, czy na stole bila do łzy. Tutaj też no, nie za bardzo Bramka miał do powiedzenia. Jeżeli kogoś winić za to, to przede wszystkim Dawida Szota, który stracił piłkę w banalny sposób chwilę wcześniej i po tej akcji padła Bramka. No i trochę może Josefa Koleja, który jednak. Myślę, że z większym, a nie muszę, powinien doskoczyć do Japończyka, wiedząc już, że może ten po prostu potrafi precyzyjnie uderzyć. No faktycznie tutaj te pierwsze trzydzieści parę minut, kiedy śledziło się to spotkanie, no to ja byłem bardzo mocno zaniepokojony. Ten gol porzucie z, z autu. No i... Tutaj za chwilę o tym będziemy rozmawiać, tak, że Wisła przyjęła sześć bramek, że Wisła zainklasowała trzy punkty. No ale te pierwsze pół godziny, to pierwsze wejście w mecz, no nie było dobre wykonanie Wisilaków, bo tak naprawdę pierwsze jakieś tam te klarowne sytuacje pojawiały się pod koniec tej pierwszej połowy no, tam pierwszy gol to 37 minuta, ale tak naprawdę wcześniej to ciężko było szukać jakichś klarownych sytuacji po, po stronie Wisły. No powiedziałem tutaj już o sytuacji Dawida, ale która była tak. kilka minut wcześniej, to była sytuacja stuprocentowa, bo powtórzę jeszcze raz. gdy podniósł piłkę, byłby po prostu gol. Bramkarz Miłożbęczko już leżał na boisku, zostawił nogę i, i kwestią była tylko precyzja w tym wszystkim czyli podniesienie piłki, uderzenie nawet w to samo miejsce, ale wyżej. Wtedy by na pewno bramka padła. Natomiast rzeczywiście Wisła miała problem, ponieważ Znicz dobrze się ustawiał w tej obronie, to nie jest tak, że Wisła była w jakiejś głębokiej defensywie, żebyśmy też nie przesadzili w drugą stronę, bo ona cały czas atakowała jednak, to był taki mecz troszeczkę na wymianę przez te pół godziny. Ale rzeczywiście bardziej chyba te ataki znicza się w tym pierwszych 30 minutach. Musiały podobać, no zresztą zakończyły się tak naprawdę dwoma bramkami, choć pierwszy z wyraźnego spalonego tutaj nie ma jakby wątpliwości, nie jest to żadna kontrowersja, że nie został uznany. Natomiast, no, Wiśle to budowanie takiego, takiej przewagi trochę zajęło. Natomiast no cóż, no mecz trwa 90 i więcej minut z okładem, więc też nie możemy przesadzać tej krytyce dużyny Radosława Sobolewskiego. Bo koniec końców poradziła sobie i ze swoimi problemami, i z przeciwnikiem i wygrała w efektowny sposób. No tak, 6 do 2. Nie wiem, pamiętasz, kiedy ostatni raz Wisła strzeliła 6 bramek u siebie na remontach? Wiesz co, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, ale chyba pierwszy lizem w zeszłym sezonie na pewno nie. Więc to no pewnie trzeba by było sięgnąć gdzieś, gdzieś bardzo głęboko do czasów jeszcze ekstraklasowych. No temat do sprawdzenia. Eee, możecie sprawdzić, nami podesłać w komentarzu. Eee, będziemy wtedy trochę mądrzejsi. Siła internetu, siła YouTube'a jest przecież eee, ogromna. Tak żartobliwie zapytam. Tydzień temu dostawaliśmy tutaj mocne wiadomości od kibiców, że zabrakło gdzieś pytania w kierunku Radosława Sobolewskiego, dlaczego w ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płocką Dawid Olejarka nie dostał swoich szans. Zapytałeś, obiecałeś, więc zapytałeś o to na konferencji prasowej. No i Dawid dostał od razu plac od samego początku spotkania. Tak się śmieje, że ch chyba. Trzeba pytać o kolejnych piłkarzy, żebyś im załatwiał plac do grania. No nie przypisywałbym sobie aż takich, że tak powiem, zdolności magicznych, aż takiej mocy. Aż takiej mocy, że to, że to moje pytanie spowodowało, że Dawid Olejarka zagrał w meczu z, ze Zniczem Pruszków. Myślę, że po prostu zasłużył sobie swoją postawą na w meczu pucharowym czy, czy na treningach. Ale była to dobra zmiana, w sensie takiej, jeżeli chodzi o tą wyścigową jedenastkę, bo on pokazał się momentami naprawdę z niezłej strony. Jeszcze nie wszystko wychodziło, ale były takie przebłyski, które świadczą o tym, że ten chłopak ma potencjał i warto w niego inwestować. Tak, tak, tak bym ocenił ten jego występ. W ogóle te zmiany wydawało się, że może trochę kosmetyczne, Znaczy kosmetyczne no zmiany tak w tym wyjściowym, wyjściowym składzie i, i Igor pała i Dawid Lejarka na pewno się obronili tym, że wyszli w, post, w podstawie w, w sobotnim spotkaniu. Igora Sapełek ciudniej bym ocenił za ten występ niż Dawida Olejarkę, ale też uważam, że trzymał poziom. Spotkałem się z takimi ocenami, że, że nie podobała się niektórym jego gra. Ja uważam, że, że zagrał na, na bardzo przyzwoitym poziomie. Myślę, że ten kierunek może być kontynuowany po przerwie na reprezentację. Myślisz, Złasz, że ten uda woli łapie. Tak. Uh -huh. Zwłaszcza, jeżeli będzie grał krzyżanowski na lewej obronie, prawda? W, w roli tego młodzieżowca. Jasne. Kasper, Duda, myślisz, że ta zmiana jest wymuszona jakąś taką delikatną zadyszką tego młodego chłopaka? Może tak być, bo on miał, już tu kiedyś mówiliśmy o tym, bardzo dobry początek sezonu, był wyróżniającą się postacią, ale tak jak na przykład też Mickey Wiar w pewnym momencie złapał właśnie taką chyba można określić lekką zadyszkę, zaczął grać tu trochę słabiej. No, a jest to wciąż młody piłkarz i myślę, że trzeba umiejętnie szafować jego siłami. To nie znaczy, że trzeba go schować od razu do szuflady i, i, i skasować. Nie, no myślę, że po prostu trzeba go umiejętnie prowadzić. Zresztą pojawił się w drugiej połowie na placu Gry, więc myślę, że, 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 że będzie grał. Tylko po prostu czasami zacznie z ławki, a czasami w podstawowym składzie. To też będzie zależało od tego, z kim Wisła będzie grała. Jaki będzie pomysł na mecz? To jest wciąż jeden z bardziej z ważniejszych piłkarzy Białej Gazety. No, zwłaszcza, że to jest bardzo mocno eksploatowany chłopak, bo oprócz tego, że dużo gra wiśle i tutaj jest mocnym elementem tej układanki tenera Sobolewskiego, no to cały czas występuje również w młodzieżówce. Tutaj nie ma chwili na, na odpoczynek, tak, tak naprawdę, w przypadku Kacpra. No nie ma, no, Drużyna wyjechała dzisiaj rano na zgrupowanie do Arłamowa bez Dudy, który pojechał na kadrę, więc nie weźmie udziału w integracji. Można powiedzieć pół żartem, pół serio. A tak naprawdę nie popracuje przez ten najbliższy tydzień po prostu zespołem, tylko będzie spełniał obowiązki reprezentacyjne. Ja nie oglądałem meczu ze stadionu. Weekend spędzam poza Krakowem. Ty byłeś, powiedz, jak czujesz nastrój wśród kibiców? Na ile te sześć bramek to takie przekonujące zwycięstwo powoduje, że gdzieś może ten kredyt zaufania do tej, do tej drużyny, wobec tej, tej drużyny wzrasta? To, co mi się podobało w tym meczu, jeżeli chodzi o trybuny, to fakt, że po straconej bramce no, nie pojawiły się jakieś gwizdy, jakieś, nie wiem, odwrócenie się od drużyny już w tym momencie. Wprost przeciwnie mam taką swoją teorię, że bardzo pomogli kibice Wiśle w tym meczu. Bo ten doping po prostu się zrobił głośniejszy. I, 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 i trochę to jest tak, że, że trybuny popchnęły Wisłę do tego finiszu w pierwszej połowie. No a wiadomo, później jak padają bramki, no to się samo nakręca i, i już była po prostu dobra zabawa po przerwie, padały kolejne bramki, więc jeszcze lepiej to wszystko wyglądało. Słyszę też takie głosy, czy czytam też takie głosy komentarze na różnych forach w mediach społecznościowych, że, że, że Wisła wygrała, bo znowu ktoś dawał jej prezenty. No, nie wiem, jak Wisła traci bramki, to dlatego, że jest nieudolna, a, czy, 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 czy przeciwnik taki świetny, a jak sama jest strzela, wymuszając błędy tak naprawdę przeciwnika, no to, 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 to nie jest jej zasługą, tylko to, że ktoś się pomylił. No, no nie, po, przykład drugiej bramki. No, czy ona by padła, gdyby nie upór yy, Angela Rodado, który po prostu Nacisnął stopera i wybił mu piłkę. No na tym polega futbol, tak? żeby wykorzystywać słabszy moment, słabszą chwilę przeciwnika i z tych błędów korzystać, ale też na tym, żeby te błędy wymuszać. Angel Rodado też w tych sytuacjach przy pierwszym golu wygrał pojedynek siłowy. Udało mu się przedstawić. obrońcę. On to potrafi, bo to już nieraz nam pokazywał i świetnie podał do goku. Podobnie wykazał się zmysłem technicznym przy, przy golu Angela Baeny. No naprawdę nie odbierajmy Wiśle tego, że coś wykrowała sama. To nie jest tak, że to przeciwnik jej coś daje na tacy. Nie, żaden przeciwnik nic w tej lidze nikomu za darmo nie da. Błędy się zdarzają, bo bez nich nie byłoby bramek, ale błędy czasami trzeba wymusić i Wisła to po prostu zrobiła. Justyna Krupa wrzucała na Twittera fragment wypowiedzi Goku po, po spotkaniu, kiedy zapytała go, czy to był najlepszy mecz w jego wykonaniu. Ja zapytałem, eee... rozmawialiśmy razem. Tak, tak, tak. No właśnie, jak, jak oceniasz występ, występ Goku? Bo wydaje mi się, że tutaj w końcu pojawiła się ta, 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 ta skuteczność, pojawiły się te liczby, no bo no, Goku musi się do tego przyzwyczaić, może już się przyzwyczaił, no, że w Krakowie no, głównie z tego będzie rozliczany, z tych konkretów. Tak, ja, ja go zapytałem, czy on uważa, że, bo rozmawialiśmy razem z Justyną z, z nim, czy, czy uważa, że to był jego najlepszy mecz. On tak się troszkę obruszył, że uważa, że nie, poprzez, nie tylko poprzez liczby należy oceniać piłkarzy, ale ja uważam, że w przypadku zawodnika, który gra na takiej pozycji jak Roman Goku, no to one są rzeczywiście najistotniejsze, bo, bo Roman Goku tutaj miał wejść w buty Luisa Fernandeza z poprzedniego sezonu, czyli dawać Wiśle bramki, asysty, po prostu punkty. Z tym bywało różnie, choć te y, statystyki jego wcale nie są takie złe, jak czasami się słyszy. Y, szczerze mówiąc, czasami toczę spór z moim przyjacielem Kibicem Wisły, który, który ocenia go bardzo krytycznie. Y, po tym meczu troszkę przyznał racji, że, no, że, że, że się tutaj aż tak bardzo do czegoś nie ma przyczepić. No, ja bym jednak powiedział, że to był bardzo dobry występ Goku, skoro na koncie ma dwie bramki. Y, udział chyba przy dwóch kolejnych golach. Bo albo asysta, albo kluczowe podanie, więc, więc tak, no to, to, to są konkrety. Oczywiście można coś znowu wrócić do, tych, do tego pierwszego pół godziny yy, i powiedzieć, że no Wisła miała problem tak, z kreowaniem sytuacji, yy, ale naprawdę no nie przesadzałbym. Tym razem myślę, że Goku wypełnił swoje obowiązki w stu, a może nawet więcej procentach, bo powtórzę, no miał udział chyba przy czterech, o ile się nie mylę, yy, golach, więc yy, czego chcieć więcej? Dobrze, tutaj patrzę na Twittera, bo tak jak wam pisałem, że spotykamy się z Bartkiem dzisiaj rano. Oczywiście program wypuszczamy o 14.00. Tak jak zazwyczaj, więc nie dziwcie się, że nie patrzę na czat, no bo niestety tego czatu przed, przed sobą nie mam. Taka wyjątkowa sytuacja. Dzisiaj pytałem Was na Twitterze, żebyście podrzucali jakieś, jakieś tematy. No i no, znowu przewija się temat, kiedy Kamil Broda wystąpi w meczu mistrzowskim, w meczu. E, ligowym. E, to znaczy, być no się trochę jak Kartagina, musi zostać zburzona, już naprawdę. Alvaro Laton zagrał bardzo dobry mecz w sobotę. Miał jeden taki klopsik w pierwszej połowie, kiedy wybijał piłkę nogą i trafił gdzieś tam na 40-męczne przeciwnika. Nic się z tego nie zrodziło złego dla Wisły, więc to no więc po prostu jeden błąd. Poza tym, no, wybronił kilka naprawdę fajnych strzałów przeciwników przy bramkach bez szans. Nie wiem, to taki trochę temat na siłę się zaczyna robić. Ja jestem zwolennikiem, żeby oceniać piłkarzy za konkretne występy. Moim znaczy, zdaniem moim zdaniem w tym meczu Alvaro Laton nie dał żadnego powodu do tego, żeby w ogóle rozpoczynać dyskusję, czy on w następnym ma usiąść na ławce, czy nie. To znaczy, powiedzmy też trochę, może jakby robimy program oczywiście dla, dla Was, dla, dla kibiców. Nie każdy też z Was musi oglądać każdy odcinek, ale fajną rzecz powiedziałeś też tydzień temu. Że w tak zwanym ofie Radosław Sobolewski powiedział, że on przecież nie jest wariatem i on nie wystawia słabszego zawodnika, przecież widzi na treningach, co się dzieje. Ja powiem w ten sposób. Do tej pory były też głosy, dlaczego nie Biegański, tak? No to jak ktoś ma jakieś wątpliwości, polecam odwinąć sobie obejrzeć, bo pewnie gdzieś jest na YouTubie zapisany ostatni mecz Rezerwisły z Termaliką, to znajdzie tam odpowiedź. Dobrze, także zapraszamy. A jaki wynik rezerw? Bo nawet nie widziałem. Jeden, jeden. Okay. Drugi remis dopiero w, w tym sezonie. Reszta same zwycięstwa Wisła jest pewnym liderem w czwartej lidze. Ale jeżeli dyskutujemy o, o, o bramkarzach, to, to polecam. Ktoś, będzie sobie ktoś mógł wyrobić zdanie. Oczywiście, Marcin, my możemy tutaj rozmawiać o pewnej filozofii w klubie, bo, bo, bo możemy sobie powiedzieć w ten sposób czy Wisła nie powinna pójść taką drogą, że promuje swojego młodego bremkarza? I wtedy ta dyskusja będzie uzasadniona. Wtedy. Tu się mogę zgodzić. Bo, bo możemy zadać pytanie, czy, czy Kamil Broda jest rzeczywiście na tyle słabszym golkiperem od Alvaro Ratona, że powinien bronić nie wiem, starszy Hiszpan, zamiast młodego Polaka, którego można promować. I, i na taką dyskusję yy, ja się zgadzam i ona, i ona mogłaby być zasadna. Natomiast jeżeli założymy sytuację, w której ma trener do dyspozycji 20 paru zawodników i jasne zasady, że bro, broni czy gra... na Jest uczciwa rywalizacja, tak? W danym momencie najlepszy zawodnik... No to, no to wtedy można zrozumieć też wybór Radosława Sobolewskiego. No widocznie z analiz, z tego jak pracuje na treningach, z wielu różnych innych aspektów wynika, że na dzisiaj lepszy, nie wiem, o ile od procent trudno to określić, jest Alvaro Ratom, dlatego on broni. I tak jak powiedziałem, no, akurat po meczu z, ze Zniczem Pruszków, no trudno mieć do, do niego jakieś większe pretensje, no zrobił po prostu swoje, no, to co miał wyłapać wyłapał, to co miał obronić obronił przy golach bez szans, więc więc na tym bym chyba zakończył temat yy, bramkarza. Obiektywny Wiślak pyta, co zrobić, żeby znowu Zeresawio nie skończyło się na 0-0? Y, Musimy sobie lepiej radzić z drużynami, które murują bramkę. Ty w swoich tych wnioskach pomeczowych też pisałeś o tym, że y, Wisła zdobyła już w tym sezonie 23 gole. Jako pierwszy zespół przekroczyła tą barierę 20 bramek. Brookbet wczoraj miał okazję też tego dokonać, ale w Katowicach skończyło się bezbrankowym remisem 0 do 0. No i właśnie, ja tak sobie myślę, że wiesz, i Radosław Sobolewski, pewnie cała drużyna oddałaby pewnie po dwie bramki, czy z zniczem, czy z arką Gdynia, czy z motorem, i żeby wymienić te chociaż na jedną bramkę. Czy ze Stalą Rzeszów, czy na przykład z Chrobrym, czy z Wisłą Płock, żeby tam inkasować punkty. A nie, bo jak już wiśle, powiem tak, jak już żre, to żre. Natomiast jak nie idzie, no to nie idzie. No, bardzo obrazowo to ująłeś. Dlatego ja też nie pokuszę się już o takie stwierdzenie, że to jest mecz przełomowy, bo już podobne głosy można było słyszeć i nawet sami sami powinniśmy się chyba trochę uderzyć w piersi po meczu z Arką Gdynia czy, czy z motorem Lublin. No nie, wolę poczekać tym razem i, i, i zobaczyć, bo, bo nie spodziewam się, żeby Rysowia zagrała otwarty futbol, taki jak z nicz w minioną sobotę. I jestem po prostu ciekaw, czy Wisła sobie poradzi ze swoimi demonami. Z drugiej strony Angel Baena, z którym rozmawiała Justyna już sama, powiedział po meczu, że oni bardzo dużo ćwiczyli właśnie w ostatnim czasie wykańczania tych akcji. Ja widziałem się w tygodniu, bo byłem na takiej promocji książki również z Kazimierzem Kmiecikiem i rozmawialiśmy na ten temat. No, i pan Kazimierz mówi, że, że na treningach wchodzi wszystko, że, że rzeczywiście te schematy, że, 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 on, że on jako były, świetny napastnik widzi, że to musi w końcu odpalić, bo, bo rzeczywiście ci zawodnicy są w dobrej dyspozycji. No, trochę żartowałem, że to tam na treningach wchodzi wszystko, bo grają między sobą, nie? Ale, no ale sobotni mecz pokazał, że to pan Kazimierz miał rację, bo rzeczywiście ci ofensywni zawodnicy wisły, spisali się na medal. Pytanie pozostaje cały czas otwarte, tak jak mówisz. Co się stanie, jak przyjedzie kolejny zespół i nie zagra jak z nicz Pruszków wysoko i, i w piłkę, tylko bardziej w murarkę się będzie bawić. No bo Wisła już to pokazała w tym sezonie, że zespołami, które chcą z nią iść na wymianę, no po prostu czuje się lepiej i wtedy pokazuje swoją rakość. To, to co powiedziałeś, pięć goli strzelonych Arce, cztery gole strzelone Motorowi Lublin, czy teraz sześć strzelonych Zniczowi, no wynikało między innymi z tego, że te zespoły były bardziej otwarte. Problem zaczyna się wtedy, kiedy w polu karnym stoi dziewięciu piłkarzy i trzeba kruszyć mur. Zobaczymy. Resowia wczoraj wygrała z Tychami, więc to też nie jest zespół pozbawiony atutów ofensywnych. Też potrafi zagrać z przodu. No Zobaczymy, jak ten mecz będzie wyglądał za dwa tygodnie. Rozbawiło mnie pytanie na Twitterze, bo ja tutaj sugerowałem, że jak pytamy o jakieś piłkarze, to potem dostaje plac, ale. Mark, y, fajny komentarz, y, co się dzieje z Fazlagiciem, i że jeżeli Bartek o niego zapytasz, to, to może by, wiesz, może by Fazlagicz wtedy jakoś wrócił do, do łask. Fazlagicz trenuje, Fazlagicz grywa w sparingach, może zagra w najbliższym y, z, ze Stalą Mielec w piątek w Woli Chorzelowskiej. Nie sądzę, żeby, żeby się po prostu przebił, no są lepsi piłkarze w tym momencie w Wiśle i, i, i tyle. No tutaj yy, sprawa fazy. Jest, jest oczywiście jakimś problemem to, że on ma wysoki kontrakt. No, ktoś kiedyś podpisał tą umowę i trzeba ją respek respektować. Myślę, że w jego sytuacji też niezbyt yy, chętnie by chciał ją rozwiązywać. No bo, no bo kto mu da takie pieniądze, jakie ma zagwarantowane w umowie z Wisłą, można zapytać po takim okresie, yy, jaki jest za nim. To, to, to taki wiesz, temat yy, spłaty starych grzechów, tak bym to ujął. Znaczy wiesz, no, patrząc na papier yy, i na sam jakby potencjał, który się wydawało w tym momencie, jak Fazlagić przechodzi do Wisły, no to wszystko to się gdzieś może zgadzało, tak, no też piłka nożna, no to taki interes, że trzeba czasem takie ryzyko podjąć i jedno co się, będzie się opłacać bardziej, drugie mniej, zwłaszcza, że w historii Wisły są przypadki, gdzie piłkarz, który na początku nie za bardzo dobrze wyglądał i pewnie nie dawał jakiejś nadziei, a potem nagle Wisła była w stanie go sprzedać za dobre, za dobre pieniądze. Tutaj myślę no o, tak, myślę ale to jest, to jest trzeci sezon już. No. Nie, no. No nie, jasne, jasne, ale wiesz, chodzi mi o to, że wiesz, tutaj teraz my jako dziennikarze, pewnie jako kibice, jesteśmy mądrzy, bo wiemy co się wydarzyło, tak? natomiast no jak klub podpisywał z nimi. Oczywiście, nim oczywiście że, że tak jest. To jest dokładnie taka sama sytuacja, jak nie wiem, przy wyborze składu i taktyki na dany mecz. Wszyscy są mądrzy post factum i wiedzą, że powinien grać piłkarz X, a nie Y, ale to trener musi dokonać wyboru jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, biorąc pod uwagę czasami aspekty, o których my nie mamy zielonego pojęcia, o tym, co się wydarzyło na przykład w tygodniu, na którym z treningów, czy, czy jakichś problemach zawodnika, których nie wiemy. To nie są takie proste rzeczy, jak się czasami wydaje, komentując je, czy w takim programie jak nasz, czy, 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 czy na Twitterze, no ale Właśnie dlatego w tym zawodzie, nie wiem, dyrektor sportowy, trenerzy zarabiają duże pieniądze, żeby czasami wiedzieć więcej niż Mondrańscy dziennikarze w programie Studio Reymonta, czy kibice wypisujące swoje komentarze na Twitterze. Na tym ta zabawa polega, że ktoś musi po prostu wiedzieć więcej, mieć więcej danych. I, i, i tyle. No, tutaj popełniono w tym przypadku yy, ewidentny błąd i, i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Fazlagicz nie jest wart tych pieniędzy, które w niego zainwestowano. Dobrze, poświęciliśmy trzy minuty dla Fazlagicia. To i tak dużo. Wydaje mi się, jak na zawodnika, który nie gra i nawet nie. Nie łapie się na ławkę, bo nawet nie pamiętam. Czy chyba w lidze? Nie, nie, nie. od dłuższego czasu nie. Nie, na pewno. No, no. No, zresztą, pamięć bywa zawodna, ale w tych ostatnich meczach na pewno go, na pewno fazlagicie na boisku nie było. Radosław Sobolewski. Tak sobie myślę o nim w tych kategoriach, że trzyma niesamowicie ciśnienie, trener. W tym kontekście, że kiedy trybuny głośno domagają się jego demisji, kiedy powiedzmy, ta bańka Twitterowa jest przepełniona takimi zdaniami, że Sobolewski out, a on nawet na konferencjach prasowych, czy w takich swoich wypowiedziach cały czas bardzo konsekwentnie trzyma się, bardzo mocno przede wszystkim wierzy w to, co robi, wierzy w tą wierzy w tą drużynę. Miałem okazję porozmawiać w piątek dosyć długo z Alanem Urygą. Wywiad jest już w autoryzacji, więc podejrzewam, że jutro może w środę. Zapraszam na łamy.gol.pl, bo tam rozmowa z, z Alanem, gdzie Alan też podkreśla właśnie tą taką dużą wiarę Radosława Sobolewskiego. Alan też podkreśla, że on naprawdę widzi, jaki potencjał drzemie w tej, w tej, w tej drużynie tutaj wśród tych wszystkich minusów, które gdzieś można uderzać w Radosława Sobolewskiego, no to to naprawdę, że trzyma to ciśnienie, jest to coś, co też na pewno pozytywnie po, po, po stronie plusów można zapisać po, po stronie trenera. Ktoś mi powiedział nawet ostatnio, że, że stara się nie czytać komentarzy właśnie w mediach społecznościowych, odcina się od tego, bo woli się skupić, skoncentrować na tej pracy, żeby no żeby po prostu przyszły wyniki. Może dlatego łatwiej mu jest znosić krytyki, o której pewnie gdzieś tam głosy do niego docierają, ale nie do końca to wszystko czyta. Jedna rzecz nam umyka, albo nie umyka, może warto o niej wspomnieć, może w ten sposób powiem. Wisła ma serię już siedmiu meczów bez porażki, licząc z Pucharem Polski. Okej, okay, no nie powiemy, że remisy z Robrym Głogów czy, czy, czy Wisłą Płock w tej serii to jest jakiś wielki sukces tej drużyny. No, ale fakty są bezsporne. No, Wisła nie przegrywa od, od dłuższego czasu, co też jest wartością samą w sobie. Jeśli teraz zrobi następny krok, czyli zacznie wygrywać seriami, przynajmniej po dwa-trzy mecze, no to zobaczmy, jak już szybko zespołu. Wystarczyło jedno zwycięstwo, tak? To zmienionej soboty i nagle się okazuje, że są cztery punkty straty, że po pierwsze Wisła już jest w szóstce. A po drugie, ma już tylko cztery punkty straty do miejsca dającego bezpośredni awans do, do Ekstraklasy. Tak, ten sezon wygląda w tym sezonie. Więc to, na czym Wisła powinna się skupić w tej chwili yy, i na czym jej trener powinien się skupić, to nie na tym, yy, że ktoś z boku krytykuje, yy, tylko na tym, żeby tak przygotować zespół, żeby potrafił po prostu wygrać kolejny mecz, yy, łapać punkty jak najwięcej do, yy, do końca sezonu, bo Wisła ma dużo meczów u siebie. I naprawdę wszystko w swoich rękach, żeby, żeby zakończyć ten rok w dużo lepszych nastrojach niż miało to miejsce w poprzednim sezonie. No tak jak mówi się, że ta pierwsza liga to styl życia. Wisła wygrywa z, Ar z Arką 5-1, później Wisła remisuje z Wisłą Płocka w ostatniej kolejce. Arka do Płocka i wygrywa 3 do 0. No i tak, to, no, tak to. No to, to. To po pierwsze, a po drugie też pamiętacie, pamiętasz Marcin i, i pewnie nasi widzowie również ile było zachwytów nad niektórymi drużynami, że już nie wymienię ich nas na początku. I jakie były opinie, jak to ci trenerzy prowadzące te zespoły czapką nakrywają Radosława Sobola taktycznie, merytorycznie. No i w ogóle są od niego zdecydowanie lepszymi trenerami. No niektórzy z tych cenerów teraz trochę inne serie notują, więc ja nie twierdzę, że oni nic nie potrafią, bo nie do tego mój wywód zmierza, tylko czasami trzeba troszeczkę umiaru w tych ocenach wszystkich zachować, bo sezon jest długi i to, co dzieje się czasami na początku rozgrywek, niekoniecznie musi znaleźć swój finał na ich końcu. Ja lubię porozmawiać o konkretach. Motor Lublin z Pucharem Polski pięć porażek z rzędu. No, no, Postawiłeś kropkę nad, nad moim wywodem. <grystanie> Okej. Okay. No, Bartek, no to punktowanie to jest najważniejsze. Łapać serię to, co powiedziałeś, że Wisła nie przegrywa. To jest na pewno bardzo ważne. Ale no gdyby. No cały czas będziemy mówić sobie, gdyby, 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 gdyby z Chorobrym, Gdy... gdyby z Wisłą, tak. płodno. Teraz ja powiem w ten sposób. Chyba nawet w tym programie kiedyś byliśmy w trójkę z, z Michałem Trellą i Michał postawił taką tezę, że jeśli chcesz awansować, to, to oczywiście to jest takie trochę uproszczenie. Wygrywaj u siebie, remisuj na wyjazdach. I to da ci po prostu awans, bo tych punktów się uzbiera tyle, że, 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 że wystarczy. Ja odpowiem w ten sposób. Wisła już, znaczy mecze ze Stalą Rzeszów, z Głogów czy z Wisłą Pozu już się nie wrócą. No po prostu te punkty zostały bezpowrotnie w tych meczach stracone, ale nic nie stoi na przeszkodzie, bo za nami jest 11 kolejek, pozostało ich jeszcze 20 parę. tak? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te punkty odrobić. Czyli skoro, tak jak powiedziałem wcześniej, recepta na awans mówi: remisuj na wyjazdach, wygrywaj u siebie. To może odwróćmy sytuację i jeśli Wisła po prostu gdzieś te punkty odrobi, wygrywając na wyjazdach za moment, no to, no to się wtedy wyrówna. Koniec końców chodzi o to, żeby być na miejscu 1-2 po, po zakończeniu sezonu. Dystans zmalał póki co do drugiego miejsca do czterech punktów. Nie jest to jakaś przepaść. Myślę, że po prostu trzeba się skupić w tym momencie na meczu z resowią, żeby w pierwszy raz w tym sezonie zaliczyć dwie, dwie wygrane z rzędu. No bo złapanie takiej serii w tej, w tej rundzie jesiennej, to już by byłoby, to byłoby coś, tak? Że to już, to byłaby taka możliwość, żeby złapać ten oddech. No tylko tak jak powiedziałeś, no myśleliśmy, że ta Arka to taki mecz założycielski, potem, że ten mecz z tym, z tym motorem... Dlatego, dlatego jestem ostrożny w tym, co, mhm. co przewiduję. No, myślę, że ten mecz z ressowią będzie inny, nie? Rysowia gra inaczej w piłkę niż, niż znicz Pruszków. Pewnie będzie znowu trudny. natomiast no okej. Okay. Wisław wie, że jej piłkarze i treny wiedzą, jakie są możliwości tej, tej drużyny. No, 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 Musi dodać pewności siebie, wiary we własne umiejętności taki mecz, w którym strzelasz sześć bramek, robisz to po efektownych akcjach. I, i cóż, no, 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 trzeba po prostu w kolejnych spotkaniach pokazywać swoje atuty, a, a, a ich jest niemało. Oczywiście krytykujemy czasami Wisłę za brak skuteczności, za grę zbyt wolną i tak dalej, natomiast no, skoro w tym meczu ze Zniczem już pokazała, że, że może grać szybko, pomysłowo i skutecznie, no to oczekujmy tego samego w następnych spotkaniach. Tylko tyle i aż tyle. Zwłaszcza, że patrzymy na tą kolejną kolejkę, kiedy Wisła gra z rs Rzeszów, a Górnik-Łęczna będzie grał z GKS-em Katowice. No GKS, który jest niewygodny, no teraz w tej kolejce urwał Punkty yy, termalice. Yy, no więc tutaj może się za chwilę okazać, że ta pierwsza dwójka już będzie naprawdę tuż tuż. Powiem w ten sposób. To jest tak jak mówimy cały czas o tych naszych dywagacjach, o tym jak się ocenia, jak się krytykuje. Pamiętasz opinię po meczu z górnikiem Łęczna? Ile na Wisłę spadło krytyki? Yy. Pamiętam, że ja powiedziałem takie zdania w naszym programie, jest to do sprawdzenia, że za jakiś czas się okaże, czy ten punkt to jest jeden punkt, czy aż punkt, bo nie wiadomo jak będzie spisywał się Górnik Łęczna. A ja powiedziałem wtedy, o ile dobrze pamiętam, że czekam, który pierwszy zespół będzie w stanie wygrać w Łęcznej. No, mamy 11 kolejek za nami, póki co nie tylko w Łęcznej nikt z Górnikiem nie wygrał, ale w ogóle nikt z Górnikiem nie wygrał, bo jest to zespół, który jest w tym sezonie niepokonany. Więc no, życie weryfikuje pewne oceny, poglądy yy, i, i tyle. A Wisła była mimo wszystko dość bliska wygrania yy, już tej pierwszej kolejce yy, z, z górnikiem Łęczna. Yy. Wisła musi robić swoje. Liga jest płaska, nasza znaczy tabela jest płaska. Kolejne zwycięstwa po prostu pozwolą mi awansować w tabeli. Widać, jak wszyscy dookoła tracą punkty. Trzeba po prostu robić swoje. Jeżeli będzie wygrywać, to, no to będzie po prostu wyżej w tabeli. Myślę, że jest duża szansa, żeby szybko wskoczyła na miejsca 1-2. Pod warunkiem, powtórzę jeszcze raz i będę to do, do znudzenia powtarzał, że wreszcie złapię serię i, dasz, i wygra 2 trzy mecze z rzędu, bo tego tego tak naprawdę mi się brakuje w tym sezonie bardzo mocno. Okej. Okay. Bartek, teraz wiemy, że przerwa na kadrę. Wyjazd do Arłamowa. Przepraszam, kibisek, nie jestem w stanie odkopać tej wiadomości, czy tego komentarzu, ale ktoś napisał do mnie wczoraj, że po co taki wyjazd w tym momencie? Po co takie, takie zgrupowanie? Na początku powiedziałeś o tym, że Kacper Duda nie będzie brał udziału w, w integracji. No tutaj możemy troszkę z delikatnym uśmiechem powiedzieć o tym, że wiemy, jak, jak nam się kojarzą wyjazdy, prawda? Integracyjne. To jest na pewno bardzo ważne w drużynie, żeby był ten taki Team Spirit, żeby jeden za drugiego gdzieś szedł w ogień i żeby oni się mogli gdzieś okazję poznać. Właśnie myślisz, że takie zgrupowanie w Arłamowie, tam są chyba do piątku, tak, to właśnie jest po to, żeby aby oni się mogli skupić tylko na graniu, tylko na funkcjonowaniu w tej grupie, bo wiemy o tym, jak to wygląda wtedy, kiedy jedziesz na trening, ale jednocześnie masz swoje życie rodzinne, dzieci, rodzina, prawda, żona i tak dalej, i tak dalej. To są sytuacje gdzieś, które no, odciągają tak od. I to jest naturalne oczywiście, tak? to nie jest żaden zarzut, broń Boże, tylko tak życie wygląda. Natomiast no, wtedy, kiedy się jedzie na obóz, jedzie się na zgrupowanie, skupiasz się wyłącznie na, na drużynie, na, na ekipie, na tym z kim mieszkasz w pokoju i, i myślę, że ten wyjazd właśnie po to jest, żeby tutaj popracować też na taką stroną trochę mentalną? No nie tylko. Myślę co wiem, no bo to tak to działa. No. Znaczy dziwię się pytaniu w ogóle skąd taki wyjazd. No, no drużyny jeżdżą na zgrupowania, no co, co z tym jest nadzwyczajnego. Wisła miała jechać na zgrupowanie. Już w okresie przygotowawczym nie pojechała na takie krótkie zgrupowanie z przyczyn obiektywnych. Pamiętamy, że chodziło tam o boisko wtedy. Postanowiono, że taki wyjazd organizuje się w jednej z przerw na reprezentację. Udało się wynegocjować dość korzystne warunki w Arłamowie. Jest to ośrodek, który ma bardzo dobre warunki do pracy, do treningów. Jest tam wszystko co niezbędne. Przypomnę, że tam często przebywała reprezentacja Polski, więc, więc ten standard musi być na najwyższym poziomie. No ja nie widzę minusów tego wyjazdu, szczerze mówiąc. To nie jest tak, że piłka, że tam jadą, tylko grillować, tylko też będą pracować. Mają mieć tam chyba przez dwa dni, po dwa treningi dziennie. Ale tak, no też będzie ten wyjazd pełnił pewnego rodzaju formę integracji, również tutaj mogę zdradzić, nie tylko w zespole jako zespół, ale też na ten wyjazd mają jechać pracownicy klubu. No bo to ma być troszeczkę na takiej zasadzie, że znaczy nie na całe, żeby była jasność, nie na, nie na, nie na pełne pięć dni, tylko tam chyba na dwa, trzy dni. Pracownicy klubu pojadą. Dla nich też to ma być pewnego rodzaju forma integracji, ale też ma to być taki element, że zawodnicy, no, bo wiemy, oni są w Myśleńcach, biura są w Krakowie, no, żeby zobaczyli mocniej, dla kogo grają też, tak? Kto też pracuje na ich komfort, na to, żeby im niczego nie brakowało. To, to tak trochę później jednoczy w klubie i, i pomaga w pewnych sprawach. Myślę, że to, że to dobry pomysł po prostu. To pytanie o ten wyjazd do Armułamowa zapytał Miki Marc, odkopałem ten, ten komentarz, więc tutaj myślę, że satysfakcjonująca odpowiedź z naszej strony. Bartek na koniec, co Wisła może zrobić w sprawie udziału swoich kibiców w meczach wyjazdowych, kolejna drużyna, pod Beskidzie poinformowała, że kibice Wisły nie zostaną wpuszczeni. Wiemy o tym, jak Jarosław Kulewski mocno walczył w tym przed tym meczem w Lublinie, żeby tam kibice Wisły na stadion motoru mogli, mogli wejść. No pamiętamy przecież te takie fajne, ładne obrazki choćby z tamtego sezonu, kiedy, kiedy Wiślacy tak naprawdę opanowali Bielsko i opanowali ten stadion pod Beskidzia. Oczywiście wiemy, jakie ma to podłoże, wiemy o tym wszystkim, co dzieje się dookoła i pytanie jako ty, jako doświadczony dziennikarz, widzisz jeszcze jakąś furtkę, co Wisła mogłaby zrobić więcej, Nie, co Jarosław Kulewski mógłby zrobić więcej, żeby, żeby ci kibice na stadion, byli, na stadiony te wyjazdowe byli wpuszczani? No, jeśli chodzi o przepisy, to niewiele może zrobić, no bo niestety tak jest skonstruowane, tak one są skonstruowane, że że każdy klub może powiedzieć nie, bo nie, bo, bo wydumane jakieś większe zagrożenie dla bezpieczeństwa wskaże, i, i koniec. I tak zrobiło zresztą pod Beskidzie. Natomiast są jeszcze środki nieformalne. Myślę, że tutaj trzeba po prostu walczyć o swoje w centrali, w PZPN-ie. No, 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 no tylko tak. Plus rozmawiać z kolejnymi klubami w tej lidze. Z tego co wiem. Kibice Wisły jeszcze tej jesieni pojadą przynajmniej na jeden wyjazd i myślę, że dość licznie, że tutaj akurat w przypadku tego meczu nie będzie najmniejszego problemu. Wyniki no czy? No tak, no to, to myślę, że nie, nie, nie zdadziemy jakiejś wielkiej tajemnicy. Tam nie będzie problemu. Z tego, z tego, co się orientuję z wyjazdem Wisła, zawsze tam była mile widziana i, i będzie tak samo mile widziana tym razem. Natomiast co do takiego regularnego jeżdżenia, no to no, 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 no trudno mi powiedzieć. No to jest, to jest, dla mnie to jest kuryzalna sytuacja, tak naprawdę. No. Popatrzmy na cały kontekst tego. Oczywiście tragedią jest, że zginął człowiek, no ale to jest tak, że to jakaś grupa napadła kogoś, tak? A ponoszą konsekwencje de facto napadnięci. Bo ktoś coś sobie dopowiedział po, po, po swojemu. To jest, to jest trochę. No chora sytuacja, biorąc pod uwagę, tego, to, co się dzieje wokół stadionu, bo, bo na nich może trochę mniej w Polsce, no to no nie ma świętych w tym środowisku, myślę tak do końca. I, i przypisywanie tylko i robienie zwisły takiej, nie wiem, czarnej owcych, która jest najgorsza. No, no jest takie, jest to po prostu słabe, no, tak bym to chyba określił. No, inaczej trudno. I, I trochę takie dziwię się, że te kluby kolejne poddają się takiemu dyktatowi. Ludzi, którzy nie powinni decydować o pewnych rzeczach, tak bym to ujął. Żeby nie używać mocniejszych słów, które cisną się na usta. Ja ten program robię dla Was, robię dla kibiców, tu jesteśmy Waszym głosem, szybko patrzę jeszcze na jakieś fajne pytania, które zadawaliście na Twitterze, żeby tutaj Bartka pociągnąć za, za język. Przemek TS, czy Waszym zdaniem Jakub Krzyżanowski bardziej nie pasowałby na pozycję lewego skrzydłowego, Bartek? Może to jest jego przyszłość kiedyś, natomiast z Jakubem Krzyżanowskim to jest tak, że on rzeczywiście póki co więcej atutów ma w ofensywie. Ale każdy, kto się trochę interesuje futbolem, wie, że jeżeli zawodnik jest taki na lewej obronie, który ma więcej atutów w ofensywie, to dobrze wróży mu na przyszłość, ponieważ łatwiej, prościej jest nauczyć pewnych zachowań w grze obronnej. To są po prostu prostsze rzeczy, niż nauczyć grać do przodu tak, bo, bo z tym się trzeba urodzić. Trzeba mieć do tego naturalny talent. Jakub go ma. No i jest póki co, można powiedzieć, no szlifowany, tak? Ja cały czas będę podkreślał, ten chłopak ma dopiero 17 lat, a gra już na takim poziomie, że naprawdę nie musi się tego wstydzić. Oczywiście popełnia, będzie, popełniał i, i, i to jest normalne, bo się uczy. Natomiast no, jest to jeden z większych talentów, jakie Wisła miała w ostatnich latach, myślę. Nie chcę tutaj oczywiście stawiać jakichś mocnych test, być jakimś prorokiem, wróżem, który coś ze szklanej kuli wyczytuje, ale no, tak gdzieś mi intuicja podpowiada, że, że po tych mistrzostwach świata, na które niedługo się wybiera, no to w zimie się coś może wydarzyć. Nie, nie, żeby była jasność, nie, że wiem, że jakieś są oferty już dla niego na stole, tylko, tylko no, to jest taka impreza no, okno wystawowe na świat. Jeżeli on tam pojedzie i zaprezentuje się z dobrej strony, a zarówno jemu, jak i, jak i reprezentacji Polski tego życzymy, no to zima może być ciekawa pod tym względem. Niech jedzie, niech się pokazuje, niech Wisła zarabia pieniądze, tylko Panie Prezesie prosimy o taki klub, który faktycznie zapłaci <noise> z przymrużeniem oka, bo, bo wiemy, że tych transferów gotówkowych Wisła za wiele, za wiele nie ma, natomiast jak już ma, to z tą płatnością Spotność się jest różnie. Bardzo fajny ten filmik, jak prezes wrzucił na Twittera tego Liska, który gdzieś tam koło stadionu buszuje, i wszyscy nagle zaczęli przypominać sobie o spowiedzi Mateusza Lisa i o, o pieniądzach za jego transfer. Piotrek na Twitterze jeszcze pyta, czy Goku nie wygląda lepiej w środku pola? Każda akcja bankowa praktycznie brała się z tego, kiedy on znajdował się w tej części boiska. No tak już Wisła gra, że, te, że się wymieniają ci, czy gra Alfaro i Goku, czy gra Olejarka i Goku, no to, no to jest wymienność funkcji. Tak jest pomysł na, na grę. No tak, no akurat w tym meczu tak to wyszło, że, 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 że ze środka obie bramki Goku i też ta akcja rozpoczął, którą, którą Bajna sfinalizował podaniem do Rodadon przy, przy bramce na, 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 na 3-1. Myślę, że... Przemieszczanie się w różne sektory boiska powoduje taką trochę niepewność w szykach obronnych przeciwnika, i, i, i nigdy nie wiadomo, z której strony taki zawodnik może uderzyć. No więc myślę, że Wisła będzie korzystać z tego i, i nie spodziewam się, żeby tutaj zaszły jakieś zmiany. Będzie ta wymienna, że go kuraz będziemy widzieć na, typowo na dziesiątce, a momentami będzie schodził na skrzydło. Dobrze, kończymy na dzisiaj. Taki szybki ping-pong w naszym wykonaniu. Dzisiaj było nas dwóch, nie było czatu z tych przyczyn, o których Wam wspominałem, że nagrywaliśmy to dzisiaj troszkę wcześniej, ale myślę, że fajne tematy też podrzucaliście na Twitterze. Dzięki wielkie za to. Podrzucaliście też w komentarzach Wasze opinie, dzielcie się z nimi, bo piłka nożna to dialog, to rozmowa. I tego się mocno trzymajmy. Bartek Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dzięki, Bartek. Dziękuję również. Ja nazywam się Marcin Ryszka. I do usłyszenia ponownie. Do usłyszenia z niektórymi, do zobaczenia.